Chciałbym, żebyśmy podziękowali Bogu za te wielkie cuda, jakie dzisiaj słyszeliśmy, które Bóg czyni w naszym życiu i chce czynić. Halleluja. Panie, dziękujemy Tobie za Twoją łaskę. Za to, że Ty, Panie, z niczego robisz coś, że Ty, Panie, podnosisz to, co jest zbrukane, zniszczone i wynosisz, Panie, wysoko. Dziękujemy Ci, Jezu, za Twoją wspaniałą miłość. Ty jesteś Bogiem naszym i, Panie, naucz nas kochać Ciebie i bliźnich, Panie, tak jak Ty to czyniłeś. Ojcze, modlimy się o to, aby dzisiaj nasze serca były otwarte na Twoje słowo, Panie. Chcemy wzrastać w mocy Twojej i miłości Twojej. Tobie niech będzie chwała i cześć, uwielbienie. Amen. John Harper był pastorem kościołów w Glasgow i Londynie. Do Stanów Zjednoczonych popłynął, aby objąć służbę w kościele w Chicago. W podróż udał się wraz ze swoją 6-letnią córeczką. Popłynęli pierwszym rejsem, jak się okazało, jedynym rejsem Titanica. Gdy 15 kwietnia 1912 roku statek uderzył w górę lodową, pastor wniósł swoją 6-letnią córeczkę do łodzi ratunkowej. Sam jednak do niej nie wsiadł. Został na statku, aby głosić innym Ewangelię. Mimo tego, że był jedynym żyjącym rodzicem dziewczynki. I tak jak mówią świadkowie tamtych wydarzeń, pastor Harper głosił Ewangelię, a gdy statek zaczął tonąć, słyszano, jak krzyczał kobiety i dzieci i niezbawieni do łodzi ratunkowych. A kiedy jeden z nich odrzucił kamizelkę, odrzucił zbawienie, pastor oddał mu własną kamizelkę ratunkową, mówiąc: potrzebujesz jej bardziej ode mnie. Tuż przed zatonięciem statku przyprowadził do Chrystusa co najmniej jednego człowieka. Po zatonięciu pastor pływał nadal, aby dotrzeć do jak największej ilości ludzi. Błagał, by oddali swoje życie Chrystusowi. Nigdy nie wrócił z tego rejsu. Dlaczego on to zrobił? 14 sierpnia 1941 roku więzień obozu koncentracyjnego w Auschwitz o numerze 16670 został dobity zastrzykiem trucizny z celi głodowej. Nie musiał umierać, ale dobrowolnie zgłosił się w zamian za skazanego na śmierć współwięźnia Franciszka Gajowniczka. Człowiek ten nazywał się Maksymilian Kolbe. Był franciszkaninem. Dlaczego on to zrobił? 14 listopada roku 1944 w Lipianach został rozstrzelany przez hitlerowski pluton egzekucyjny 19-letni Otto Szimek, austriacki żołnierz służący w Wehrmachcie, za odmówienie rozkazu rozstrzelania niewinnych cywilów. Sam zginął, rozstrzelany przez hitlerowców. Dlaczego on to zrobił? 28 sierpnia 2013 roku podczas ataku talibów na bazę w Gazni, gdzie byli polscy żołnierze, 24-letni sierżant sztabowy Olis zmarł na miejscu, osłaniając własnym ciałem podporucznika Karola Cierpicę, kiedy samobójca zdetonował ładunek wybuchowy. Polski oficer poznał tego Amerykanina dopiero w czasie ataku talibów. Tak naprawdę wymienił tylko z nim spojrzenie. Dlaczego on to zrobił? 5 stycznia 2014 roku o godzinie 5 rano zapaliła się przyczepa, w której spała kilkuosobowa rodzina w USA. 8-letni chłopiec o imieniu Taylor poczuł dym, zbudził się, zbudził bliskich i w ten sposób ocalił 6 osób, w tym swoje rodzeństwo. Sam jednak zginął, kiedy wrócił po swojego niepełnosprawnego wujka, aby go ratować. Dlaczego on to zrobił?
Ponad 2000 lat temu na wzgórzu zwanym Golgotą, blisko Jerozolimy, umierał w męczarniach młody, około 30-letni mężczyzna, przybity do rzymskiego krzyża. W powszechnym przekonaniu był niewinny i nic nie można było mu zarzucić, a jednak został okrutnie zabity. Miał na imię Jezus. Pochodził z Nazaretu. Dlaczego on to zrobił? Chciałbym dzisiaj postawić wam bardzo ważne pytanie. Co z takiego jest w człowieku, że sprawia, że potrafi on poświęcić swoje życie dla innych? Co to jest za siła, która jest większa niż nasz instynkt samozachowawczy? I wiecie, w tych przytoczonych historiach tylko dwie mówią o więzach rodzinnych, które mogłyby wytłumaczyć takie poświęcenie, ale inni oddali życie za obce sobie osoby, w tym za wrogie sobie osoby. Dlaczego oni to zrobili? Proszę cię, nie spiesz się z odpowiedzią. Pozwól, aby dotarła do ciebie głębia ich czynów. Bo wierzę, że one mogą coś zrodzić, coś zbudzić w twoim sercu, co prawdziwie wpłynie na twoje życie. Tutaj nie chodzi o danie odpowiedzi, ale chodzi o zmianę swojego życia. Moi kochani, dla nas ludzi wierzących, szczególnie dla nas ludzi wierzących, znajomość Bożego Słowa jest błogosławieństwem, ale z drugiej strony staje się często paradoksalnie przeszkodą do głębszego poznawania Boga. Wiecie kiedy? Wtedy, kiedy zatrzymujemy się i zadowalamy się tym, co już wiemy, uważając, że nic więcej nie mamy już do poznania. Niektórzy chrześcijanie zadowalają się takimi sloganami chrześcijańskimi. Ale ja nie chcę, aby dzisiaj ktokolwiek na tym się zatrzymał. Chcę z wami przejść głębiej. Z tych 7 przypadków przynajmniej 3 miało ukrytą, głębszą motywację. Tą motywacją była miłość do Boga. W pierwszym liście Jana 4:7-12 czytamy takie słowo. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował i myśmy powinni nawzajem się miłować. Boga nikt nigdy nie widział. Jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość Jego doszła w nas do doskonałości. Ten cały dzisiejszy dzień, który rozpoczęliśmy od pierwszego etapu, pierwszego kroku, jakim było pamiętanie, poprzez przyjście do Jezusa z wiarą i przyjęcie Go do swojego serca i doświadczenie owoców zbawienia, ma zwieńczenie w naszym życiu w postaci miłości do Boga i do bliźniego. Jeżeli nasza wiara nie będzie ożywiona miłością, niewiele ona znaczy. Pamiętacie fragment pierwszego listu do Koryntian, 13 rozdział? Tam Paweł pisze kilka takich ciekawych rzeczy. I mówi, chociażbym miał wiarę, którą bym góry przynosił, a miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Konsekwencją pójścia za Jezusem, konsekwencją przyjęcia Jego wielkiej miłości do nas jest to, że nasze serce otwiera się na miłość do Boga i do bliźnich, i do innych ludzi. I myślę, że tutaj tkwi odpowiedź, dlaczego oni to zrobili. Dlatego, że kochali Boga i kochali ludzi. Miłość
czyni takie rzeczy. Moi drodzy, chrześcijaństwo, biblijne chrześcijaństwo nie było i nie jest religią jedynie duchowych czy mistycznych doznań, jakichś odrealnionych postaw albo też prywatną sprawą jego wyznawców. Największą siłą chrześcijaństwa jest miłość. I moi drodzy, kiedy mówię to słowo, nie mam na myśli jakiegoś takiego nieskończenie trwającego uniesienia w obłoku niewysłowionej błogości. Kochamy się, kochamy się, kochamy Boga. Miłość w chrześcijaństwie jest mierzalna i sprawdzalna. I Bóg w tym jest niezwykle precyzyjny, ponieważ dopiero miłość w działaniu uwiarygadnia naszą wiarę i uwiarygadnia miłość do Boga. I moi kochani, nie chodzi o to, by kochać ludzkość. Przykazanie brzmi, aby kochać bliźniego swego. Kto to jest bliźni? Ten obok nas. To jest ten obok nas. Otwórzmy sobie Ewangelię Łukasza, 10 rozdział, 25-37. A oto pewien uczony w zakonie wystąpił, wystawiając go, czyli Jezusa, na próbę i rzekł: Nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? On zaś rzekł do niego: Co napisane jest w zakonie? Jak czytasz? A ten odpowiadając rzekł: Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. Rzekł mu więc: Dobrze odpowiedziałeś, czyń to, a będziesz żył. On zaś, chcąc się usprawiedliwić, rzekł do Jezusa: A kto jest bliźnim moim? A Jezus, nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców, którzy go obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając go na pół umarłego. Przypadkiem szedł tą drogą jakiś kapłan i zobaczywszy go, przeszedł obok. Podobnie i Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, przeszedł obok. Pewien Samarytanin zaś, podróżując tędy, podjechał do niego i ujrzawszy, ulitował się nad nim. I podszedłszy, opatrzył rany jego, zalewając je oliwą i winem, po czym wsadził go na swoje bydle, zawiózł go do gospody i opiekował się nim. A nadzajutrz dobył 2 denary, dał je gospodarzowi i rzekł: Opiekuj się nim, a co wydasz ponad to, ja w drodze powrotnej oddam ci. Który z tych trzech, zdaniem twoim, był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców? A on rzekł: Ten, który ulitował się nad nim. Rzekł mu Jezus: Idź i ty czyń podobnie. I wiecie, dzisiaj od rana za mną taka chodzi pewna myśl. Miałem to zrobić 3 razy i 3 razy zapomniałem, ale teraz nie zapomnę. Myślę, że w pewnym sensie tutaj taka jest gospoda, do której pozwożono z różnych stron różnych pobijanych przez życie ludzi. I od tych 3 dni, od czwartku, wokół was chodzi grupa takich dobrych Samarytan, która karmi was, sprząta po was, sprząta przed i po, przynosi talerze, oddaje talerze, nalewa do talerzy. Myślę, że powinniśmy tej całej grupie ludzi teraz podziękować. Tak to się robi. Halleluja. Halleluja, Jezus. Dziękuję wam, drogie siostry, drodzy bracia, którzy tak koło nas wszystkich chodzicie. To naprawdę jest niezwykła rzecz. Chrześcijańska wiara jest czynna w miłości. Ona dopełnia się w miłości. Bo zobaczcie, jak mówi Biblia, łatwo jest kochać Boga, którego się nie widzi. Łatwo jest takie rzeczy wyznawać, ale testem miłości do Boga jest miłość do bliźniego, czyli tego, który jest obok nas. I to nawet takich ludzi, których niekoniecznie lubisz.
I moi drodzy, kiedy czytamy Boże Słowo, jest takie niesamowite miejsce, które pokazuje, że jest szczególna grupa ludzi, której okazujemy miłość w szczególny sposób. Mam na myśli braci wierze. Pierwszy list Jana 4:20-21 mówi tak. Jeśli kto mówi, miłuje Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował brata swego. I moi drodzy, to się wydaje oczywiste i proste, ale jest jeszcze jeden fragment w tym liście zapisany, dużo mocniejszy i chciałbym go teraz odczytać. 1 Jana 3:17-18. Jeśli zaś kto posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim swoje serce, jakże może w nim mieszkać miłość Boża? Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. Te fragmenty odnoszą się do braci, do współwierzących. I myślę, że takim pierwszym owocem tego, że idziemy za Jezusem, że naśladujemy Go, jest właśnie miłość do braci, do współbraci. Oczywiście wiem, musimy kochać wszystkich ludzi, ale miłość do braci ma szczególne miejsce, powinna mieć szczególne miejsce w naszych sercach. Dzisiaj byłem pod wielkim wrażeniem, widząc, co Bóg czyni, kiedy tak kilkadziesiąt rąk podniosło się do góry, wyznając, że przyjęło do serca Jezusa Chrystusa i od tego momentu oni stali się naszymi braćmi i siostrami w wierze. To znaczy, nie mamy wyjścia, jak okazywać im miłość, okazywać im zainteresowanie i pomoc. Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. I wiecie, ten list jest niezwykły, ponieważ pokazuje jeszcze więcej. 1 Jana 3:16. Znamy wszyscy Ewangelię Jana 3:16. I jest niesamowita zbieżność tych odnośników. Ale 1 Jana 3:16 mówi tak. Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje i my winniśmy życie oddawać za braci. Kiedy to miejsce czytam, jestem naprawdę w sercu bardzo mocno konfrontowany. Ale taka jest konsekwencja miłości Jezusa do nas i naszej do Niego. I to jest tylko wtedy możliwe, kiedy, tak jak mówi Biblia, miłość Chrystusowa prawdziwie ogarnia nas. W naszym przekładzie brytyjskim jest ogarnia nas, w innych jest przenika albo przynagla. A więc zobaczcie, jeżeli poznaliśmy Jezusa, jeżeli należymy do Niego, doświadczamy Jego miłości, ta miłość coś czyni z nami. I dopiero wtedy, kiedy ona w nas jest, dopiero wtedy, kiedy czy żyjemy, czy umieramy, Państwo jesteśmy, dopiero wtedy taka miłość jest możliwa, doświadczalna. I ja myślę, że w naszych społecznościach, w naszych zborach, w naszym życiu jest to naprawdę konieczność priorytetowa. Nasz świat niestety w ciągu niecałych 30 lat bardzo się zmienił i się jeszcze zmieni. Kiedy wspominam swoje młode lata, nikt nie miał pojęcia, że taki wynalazek jak telefon w kieszeni bez kabla do ściany może działać. Nikt nie wiedział, że może być odtwarzanie muzyki bez urządzenia, żeby coś się kręciło. Były zupełnie inne czasy. To jest, nawet nie minęło jedno pokolenie. Żyjemy w innym świecie. I wiecie co? Nasz świat ma niezwykłą rzecz, niezwykłą pewną wadę. Ten świat cały czas promuje egoizm, egocentryzm. Skupia się tylko na człowieku i jego dobru. I tak naprawdę odrywa nas od innych. Liczy się moje dobro, liczy się moje, liczy się dla mnie, bo ja. I to niszczy zbory. To niszczy społeczności. W pewnym sensie dobrą rzeczą są takie internetowe kościoły online,
dla tych, którzy nie mogą być na społeczności, ale z drugiej strony moje zdanie jest takie, że takie kościoły niszczą społeczność. Ponieważ tak naprawdę jesteś w domu sam, z jakimś tam odbiornikiem i masz tylko wirtualną relację z ludźmi, a wirtualna relacja to jest żadna. Ktoś kiedyś mówi tak na pogrzebie takiego internauty. Ty wiesz co, na jego pogrzebie było tylko 30 osób, a na Facebooku miał 3000 znajomych. To nie są żadne więzi. Kościół to są ludzie tutaj zebrani, obok siebie. Ludzie, którzy razem się modlą, którzy widzą się twarzą w twarz. Nie możesz kochać bliźniego przez internet. Nie da się. A więc w jaki sposób zacząć praktykować miłość? Po pierwsze, list do Rzymian mówi 6:13, oddawajcie siebie samych Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. A więc pierwszą rzeczą jest to, abyś oddawał siebie samego Bogu. Dzisiaj wielu z was to uczyniło. Jeszcze więcej tutaj jest ludzi, którzy to wcześniej uczynili. Oddaliśmy swoje życie Panu i ono do Niego należy. A więc kiedy poświęcisz się Bogu, jako osoba ożywiona, zmartwych przez Niego, poświęcisz swoje członki, Bóg będzie mógł Cię używać. Kiedy pierwszy raz zebrałem te informacje o tych 7 osobach, które dzisiaj przytoczyłem, tych 7 świadectw, to naprawdę byłem niezwykle poruszony siłą tych rzeczy. Ale teraz przypomniało mi się chociażby całkiem niedawne wydarzenia w Syrii czy w Egipcie, kiedy chrześcijanie byli mordowani. Widzicie, jeżeli zgubimy tę perspektywę, że nasze życie na ziemi nie jest najwyższą wartością, to nam z nami będzie kiepsko. Będziemy się trzymać kurczowo wszystkiego, tego życia. Ale my wiemy, że należymy do Pana i Bóg może używać nas jako oręż sprawiedliwości. A więc oddaj siebie Panu. Oddaj siebie Panu. A więc miłość Boga na pierwszym miejscu. Po drugie, bądź dla innych. List do Rzymian 15:1. A my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w sobie samych. To jest bardzo ważna rzecz. Wrócimy do swoich domów, wrócimy do swoich społeczności i będziemy spotykać się z różnymi sytuacjami. Jeżeli uważasz, że jesteś mocny, to nie po to, żeby się wynosić, ale po to, żeby nosić ułomności słabych. Jest tak wiele różnych niepotrzebnych kłótni, podziałów, sporów w kościołach, w zborach o rzeczy naprawdę nieistotne. Niechże więc ci, którzy są silni, biorą na siebie ułomności słabych, ponieważ to jest objaw miłości. Bądź dla innych. Potrzebujemy przesunięcia z tego, co jest nasze, na to, co jest innych. I na przykład takie wydarzenia jak to bardzo tego mocno jakby dowodzą. Poświęciliście swój czas, swoje siły, może i finanse, zebraliście ludzi, przyjechaliście z nimi, jesteśmy tutaj dla was, dla innych. I to jest znak miłości Bożej. Następna rzecz, bardzo ważna w tej budowaniu miłości, to jest to, abyśmy budowali silne relacje z braćmi i siostrami. Moi kochani, napisane jest w Bożym Słowie, żebyśmy nie opuszczali wspólnych zebrań naszych, lecz dodawali sobie otuchy. Kiedy spotykamy się razem, jest niesamowita siła takiego spotkania. Tak jak dzisiaj, no. Świadectwo braterstwa było bardzo poruszające. Słyszałem już je kilka razy, ale za każdym razem to jest taki wyciskacz łez, bo to pokazuje, co Bóg może uczynić. I kiedy gromadzimy się razem, budujemy relacje. Słuchajcie, bycie razem na nabożeństwie, na spotkaniu, to nie jest nakaz, to jest przywilej. Bo w tym momencie możesz zostać posilony, możesz zostać zachęcony.
Każdy z nas, tak to już działa w kościołach, w chrześcijaństwie, jest w różnym etapie, na różnym etapie swojej podróży za Bogiem. Niektórzy mają zwyżkę, niektórzy mają obniżkę. Niektórzy są stabilni, a inni są jeszcze niezmienialni. Jesteśmy w różnych miejscach. Ale kiedy gromadzimy się razem, jedni drugich możemy zachęcać. Pamiętam, jak takie słyszałem świadectwo jakiś czas temu, jak jeden pastor głosił kazanie i tak mu się dobrze głosiło i zauważył, jak w którejś tam ławce taka siostra cały czas płakała, wycierała łzy i tak głosząc myśli sobie, no dobrze głoszę, wyciskam łzy z kobiety i nie mógł się doczekać, kiedy skończy się to nabożeństwo i kiedy skończyło się, do tej siostry podszedł i tak skromnym głosem oczywiście mówi, droga siostro, co tak cię poruszyło w moim kazaniu, że tak bardzo płakałaś? Ona mówi, nic pastorze, ja nie płakałam z powodu kazania, tylko z powodu modlitwy takiej siostry przed twoim kazaniem. Aha. Dlatego warto jest na głos się modlić, bo nawet nie masz pojęcia, jak twoja modlitwa może innych zachęcić i zbudować. Wiecie, my generalnie i tak mamy małą świadomość, jaką wartość mają nasze modlitwy, nasze czyny, nasze postawy, słowa, bo nie mamy pojęcia, ile ludzi będzie dotkniętych, zachęconych, kiedy się o tym dowiemy, jaki mamy udziały u innych. Ile osób o nas się modliło, o jakie my się modlimy. To jest naprawdę niezwykła rzecz, ale możemy budować silne relacje. W naszej społeczności w Świdnicy od 4 lat wprowadziliśmy grupy domowe i zachęcamy naszych zborowników, aby na tych spotkaniach się zbierali. Wiadomo jest, że im większy zbór, to siłą rzeczy większa jest anonimowość między ludźmi. Dlatego są potrzebne małe grupy, żeby tam w gronie 5, 6, 10 osób tworzyć bliskie relacje i siebie nawzajem wspierać. I mamy takie świadectwa z naszych grup, że nie czekając na reakcję zboru, pastora czy starszych, w samej grupie ludzie pomagali sobie w różnych sytuacjach i finansowych, jakichś tam rzeczach życiowych, w przeprowadzkach. To było niesamowite. Wiecie, bliźni to ten obok. To jest ten obok, konkretny człowiek. I Jezus nie powiedział im, kochajcie wszystkich ludzi na całej ziemi. On powiedział, miłuj bliźniego swego, tego, który żyje obok ciebie. Dawno temu był taki przebój w radiu. Majka Jeżowska śpiewała, bo wszystkie dzieci nasze są. Pewnie, że to nieprawda. Jak ja mogę się zatroszczyć dzieci w Afryce, w Indiach, gdzieś tam? Mogę się zatroszczyć o te, które są koło mnie. Nieraz w kościele ktoś mówi, pastorze, pomódlmy się o cały świat. I mówię, człowieku, ty to masz normalnie zasięg taki kosmiczny. Pomódl się o konkretną osobę, a nie o cały świat. Mówię, to zostaw Panu Jezusowi. Wiecie, dobrze się człowiek czuje po takiej modlitwie, bo się o cały świat pomodlił, ale to jest całkowicie nieweryfikowalne. Pomódl się o konkretną osobę. Okaż miłość bliźniemu swojemu. O niego się pomódl. Do niego pójdź. To ciekawe, że Żydzi napisali w Yad Vashem takie hasło. Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat. A nie na odwrót. Kto ratuje cały świat, ratuje jedno życie. Słuchajcie, Pan Jezus, kiedy głosił Ewangelię, kiedy do nas kierował po swoje poselstwo, Ewangelia świętego Jana 3:16 mówi tak, że Bóg świat umiłował, żeby wszyscy byli zbawieni, ale każdy odpowiedział na wezwanie Ewangelii. Zobaczmy to miejsce. Tak? Chciałbym to pokazać. Ważność osobistej postawy, osobistej wiary i miłości. Posłuchajcie tego fragmentu. Albowiem tak Bóg świat umiłował, że Syna swego jedynego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ukochał cały świat, wszystkich ludzi, ale każdy musi na to odpowiedzieć. Aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. A więc w Kościele to wygląda w ten sposób, że budujemy silne relacje. Interesujemy się jedni drugimi. I tutaj szczególnie polecam opiece
tych z was, którzy przywieźliście osoby na to spotkanie. Oby tak nie było, że te nowonarodzone Boże dzieci, których tu był las rąk, potem zostały porzucone przez was. Bo wiecie, że to się nawróciły, że się nawrócili, to jest dopiero początek ich drogi. I czwarta rzecz, najtrudniejsza. O niej będę mówił więcej jutro. Praktykuj wypieranie samego siebie. My kochamy, nam jest łatwo zapierać się innych. Wypierać innych, ale Biblia mówi, żebyśmy zapierali się samych siebie. O tym jutro będę głosił na temat krzyża Jezusa Chrystusa i tego, co On od nas oczekuje. Jezus Chrystus. Ewangelia Marka 8:34. Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i naśladuje mnie. Naszym największym przeciwnikiem nie jest diabeł. Naszym największym przeciwnikiem jest nasza stara natura, nasze ja, nasz egoizm. Dlatego Jezus mówi, jeżeli kto chce pójść za mną, nie mówi, niech gromi diabła, niech gromi moce ciemności, ale mówi, niechaj się zaprze samego siebie. Jest taki fragment w Księdze Salomona, który mówi tak, że ten, kto siebie opanowuje, więcej jest warty, więcej znaczy niż kto? Niż zdobywca miasta. A więc zobaczmy, jakie to naprawdę jest niesamowite wyzwanie. A więc praktykuj wypieranie samego siebie. Już za chwilę, czy jutro rano na śniadaniu będziesz mógł to zrobić. Kiedy na przykład sobie nie narzucisz wszystkiego naraz, tylko komuś usłużysz. Drobna rzecz. My nieraz myślimy, wiecie, takie same górnolotne sprawy. Panie, gdyby przyszli i mnie zabrali z powodu Ciebie, to ja bym poszedł. I spokojnie. Zacznij od drobnych rzeczy. Tam, gdzie Twoje ja za bardzo się wybija, tam jest miejsce, aby się samego zaprzeć i innym usłużyć. A co się wielkiego stanie, kiedy na przykład przepuścisz siostrę w drzwiach jako pierwszą na stołówkę i zaryzykujesz, że zje Twoją kromkę chleba? Drobne rzeczy. W drobnych rzeczach. Słuchajcie, to brzmi może śmiesznie, ale ja mówię to świadomie, ponieważ Jezus powiedział, kto w małej rzeczy jest wierny, to wielkie będzie wierny. Drobne, codzienne rzeczy, drobne, codzienne wyrzeczenia, poświęcenia przygotowują nas na dzień próby i wtedy nie będzie problemu. Ale jeżeli czekasz na ten wielki dzień, nie robiąc nic, nie zapierając się siebie, to kiedy przyjdzie, to nawet go nie zauważysz. Bo po prostu zawsze tak robiłeś. Nie przejmuj się tym. A więc praktykuj wypieranie się samego siebie. Jutro będziemy o tym mówić. Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i naśladuje mnie. Dlatego, moi drodzy, chciałbym dzisiaj zrobić wezwanie do modlitwy, bo nie chciałbym, aby nasze spotkanie zakończyło się bez modlitwy. Ja wierzę osobiście, że modlitwa jest taką Bożą pieczęcią nad tym, co słyszymy. Jest tak? A więc jesteśmy pobudzeni, nasza wiara jest rozbudzona, teraz to zapieczętujemy modlitwą. Wiesz, jeżeli chcesz podjąć trud kochania bliźnich z powodu miłości do Boga, dzisiaj możesz to uczynić. Stanąć w jednym szeregu z tak zwanymi bohaterami wiary, którzy to uczynili. Wiesz, może nigdy tak nie będzie, że będziesz w takiej sytuacji, jak dzisiaj wspominałem na początku, ale musisz wiedzieć jedną rzecz, że zawsze tak jest, że za decyzją pójścia za Bogiem, kochania braci, służenia Bogu, zawsze przyjdzie próba. Zawsze przyjdzie próba. Dlatego nie dziw się, jak cię spotka ta próba. I będziesz mówił, pastorze, nie wiem, co się dzieje, bo mam kłopoty. No to przychodzi próba. Dzisiaj jest czas deklaracji, wyznawania ustami, ale Bóg to stestuje. To tak jak w małżeństwie na przykład. Małżonkowie w dniu ślubu, kiedy sobie ślubują, to ślubują tak. I cię nie opuszczę aż do śmierci.
mają po 20 lat, śmierć, ja wiem, czy w ogóle nastąpi kiedyś. To jest daleko, daleko, daleko kiedyś. I aż do śmierci. A potem przychodzi pierwsza próba. Jakaś kłótnia, jakieś nieporozumienie. I mówisz, po co ja to mówiłem aż do śmierci? Prościej było powiedzieć do pierwszej kłótni. I wtedy trzeba coś zrobić. Trzeba dla siebie umrzeć. Schować ambicje do kieszeni. Powiedzieć przepraszam. I wiecie, w małżeństwach to nie takie proste. Nie? A, niektórzy się uśmiechają, wiedzą, o czym mówię. Wiem, sam mam z nimi raz problemy. Dlaczego to ja muszę być pierwszy? No właśnie, to ja muszę być ukrzyżowany i nie będzie problemu z pierwszym. A więc zobaczcie, musimy wiedzieć, że takie próby przyjdą. Niektórzy z was wrócą do domu, jeszcze pachnący ustroniem, tym wszystkim tutaj, co jest, namaszczeniem i za kilka dni obudzisz się w łóżku i pomyślisz, no fajnie było, ale ja wiem, czy to prawda. A się nie będę przejmował. Wprawdzie jest dzisiaj grupa, jakieś spotkanie w zborze, ale jest tak trochę, jakoś tak wiecznie jest jakby. To chyba nie pójdę dzisiaj. Mam pod górkę do zboru, tramwaju nie ma, autobusu nie ma jak się dostać. To całe 2 kilometry. Jak tam dojść? Wiesz, będą różne rzeczy. Może masz żonę, która została w domu i jest niewierząca, powie, chłopie, ale ci namieszali w głowie tam? Nie było cię 3 dni? Co ty gadasz, człowieku? To są wszystko rzeczy z życia. Ja tutaj nic nie wymyślam. Ja znam takie świadectwa. Jak kiedyś do Janowic przyjechał człowiek na terapię, to on przez 3 dni pierwsze nie spał. Wiecie dlaczego? Bo się bał, bo mu powiedzieli, że w Janowicach otrzyma nowe serce. I on myślał, że jak będzie spał, to jest prawda, wpadnie ekipa, przywiązą go do łóżka, zrobią mu operację i mu to wymienią. A my, człowieku, co ty masz w głowie? No właśnie takie coś miał. Ale kiedy się dowiedział, to chodzi takie duchowe, to już potem. A więc będą próby. Ale dzisiaj na którymś wykładzie wyznawaliśmy, kim jesteśmy w Chrystusie, co możemy w Chrystusie i co w Nim mamy. I trzymaj się tego i nie odpuszczaj. I zapieraj się siebie i powiedz, kocham dalej moją żonę, mego męża, nie rozumieją, będę się o nich modlił, aż do nich to dojdzie. I proszę cię, jednej rzeczy nie rób. Nie męcz ich i nie morduj na siłę, że muszą przyjąć Pana Jezusa. Niech zobaczą twoje życie, a to ich pociągnie. Miłość jest w działaniu, nie w słowach. Mam takie świadectwo mojego przyjaciela sprzed lat, który nawrócił się do Jezusa Chrystusa, był w ośrodku, był bardzo gorliwy. Akurat wtedy to było tak, że był z żoną prawie, że w stanie rozwodu, ale dała mu szansę i mówi, jedź do ośrodka, może się nie rozejdziemy. Chłop się nawrócił, taki wiecie, były żołnierz, to taki tak, do domu wrócił i mówi, a teraz moja żono, idziemy razem do zboru. A teraz moja żona, ty będziesz słuchała kazania i się nawrócisz. Oczywiście trochę tak wyolbrzymiam. Tak ją przymusił, tak ją zaczął na nią presję wywierać, że w końcu pewnego dnia nam mówi, słuchaj kochany, tu są twoje walizki, do widzenia. No i chłop miał doświadczenie. Ja mówię, człowieku, to nie tak się świadczy o tym, że Jezus zmienił twoje życie. To nie jest wojsko. Ona nie jest twoim podwładnym. Pokaż swoim życiem, że ona, żeby ona zobaczyła, że ty naprawdę kochasz Boga. Trwało to rok czasu i po roku czasu zmądrzał człowiek, wrócił do swojej żony i mimo, że mieli rozwód, byłem świadkiem na ponownym ślubie tego samego małżeństwa, także Bóg ich na nowo połączył, a dzisiaj jego żona, minęło już przynajmniej około 10 lat, jest bardzo bliska nawrócenia. To jest może dużo, ale ona, myślę, że wie, co robi. Wiecie, nie da się niszczyć zaufania,
niszczyć wiarygodności i potem oczekiwać, że dzisiaj po ustroniu wszystko będzie inaczej. W tobie może tak, ale nie w niej. Ale nie w nim. On musi mieć czas. I teraz czyny miłości, miłość w działaniu przekona, że faktycznie tak właśnie jest. I pamiętajcie, to jest fatalne porównanie w tym miejscu. Dobre świadectwo jest jak dobre wino. Przepraszam za to porównanie. Im dłuższe, tym mocniejsze. Rozumiesz to? Świadectwo nabiera wartości wraz z czasem. My myślimy tak. Dzisiaj się nawróciłem, jutro jadę do domu, wszystko powiem tego, oni się nawrócą, będzie aleluja. Tak może być, nie musi być. Ale jeżeli jest czas, świadectwo, jesteś wierny Jezusowi, idziesz za Nim, kochasz Go, okazujesz miłość swoim bliskim, to jest to coraz mocniejsze i swój skutek odniesie. Bo to nie słowa, ale czyny taką osobę przekonało. Dlatego chciałbym dzisiaj was zachęcić do tego, aby ten czas, który tutaj spędziliśmy na tych wspaniałych dniach skupienia, przerodził się w miłość czynną w naszym życiu. Pokazuj, komu możesz. I bliźnim, i w rodzinie. Niech zobaczą, że Jezus dotknął twojego serca. I nie martw się, jest ktoś, komu bardziej zależy na zbawieniu twoich bliskich. Tym kimś jest Jezus. On za nas umarł. Pamiętajmy o tym. Dlatego będziemy się modlić za chwilkę o to, aby nasze serca wypełniła miłość Chrystusowa. Abyśmy tę miłość okazywali jedni drugim. Okazywali dzisiaj, okazywali jutro i każdego innego dnia. I jest to możliwe. Wiecie dlaczego? Bo Duch Chrystusowy, Duch miłości Bożej mieszka w nas.